Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym podpisaniu dwóch umów dotyczących współpracy przy opracowaniu dokumentacji dla połączenia autostrady A4 i drogi krajowej 94. Gości dzisiaj mamy bardzo dużo, ale postaram się przedstawić wszystkich. Witam Pana Marszałka Jacka Krupa. Dzień dobry. Jest z nami również Wicemarszałek Wojciech Kozak. Witam Pana Pawła Piasnego, starostę olbustwiego. Oraz Pana wicestarostę, Pana Jana Okisza. Czekamy na Pana Józefa Przywożego, starostę krakowskiego. Być może dotrze do nas przed końcem uroczystości. Witam przedstawicieli powiatu szanowskiego, Pana starostę Janusza Szczęśniaka. Oraz Pana wicestarostę Krzysztofa Kasperka. I Pana gminę. Pan Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. Dzień dobry. Pan Wacław Grzebałczyk, burmistrz Krzeszowic. Pan Jarosław Okoczuk, wiceburmistrz Trzebini. I jest również Pan Krzysztof Dudziński, wójt gminy Bolesław. Panie Marszałku, bardzo proszę o zabranie głosu. Dzień dobry koleżanki i koledzy, dzień dobry Państwu. Spotykamy się tutaj dzisiaj, ażeby zrobić taki duży krok naprzód. Tak naprawdę pierwszy poważny krok naprzód, czyli podpisać dwa porozumienia, które powinny zadecydować o tym, czy Zachodnia Małopolska uzyska dobry dostęp do autostrady A4. Ten dostęp warunkuje w dużej mierze rozwój społeczno-gospodarczy Zachodniej Małopolski. Patrzę na to z punktu widzenia nie tylko biznesu, ale również dostępu do autostrady, do usługi przez ludzi. Jestem przekonany, że podjęcie właśnie współpracy na wszystkich trzech szczeblach doprowadzi do tego, że w szybkim czasie, bo zakładamy taki dokument, że to będzie rok 2017, jedziemy tydzień, to co najważniejsze, którędy idziemy. Jak to będziemy wiedzieć, no to kwestia sfinansowania, dobijania czy ośrodki finansowe, czy w innych środkach, to jest rzecz oczywiście bardzo ważna, bo to bez pieniędzy nic nie da zrobić, ale możliwa do osiągnięcia. Jestem przekonany, że wspólnie to osiągniemy. Szanowni Państwo, dzisiaj marzenia zaczynają się materializować. Myślę, że wszyscy mamy determinację, aby ta droga powstała, bo rzeczywiście powiat olbustwiego, część powiatu szanowskiego, czujemy się realizowani z uwagi na brak rozwiązań infrastrukturalnych łączących nas ze stolicą. A że migracja i przepływ ludzi, osób, pracowników, mieszkańców naszych i krakowskich w obydwie strony jest ogromny, pokazały ostatnie badania na poziomie 25, a nawet 5000 samochodów, jeżeli chodzi o drogi krajowe 94. Oczywiście, że pożądanym jest, żeby ten projekt, który dzisiaj inicjujemy, stał się kiedyś drogą 94, a obecną 94 przejdzie jako drogę wojewódzką, bo to miałoby sens. Tak jak mówimy, marzenia się zaczynają krystalizować i materializować. Z naszej strony, Panie Marszałku, pełna gwarancja, pełna determinacja i pełne zaangażowanie. Zdajemy sobie sprawę, że proces, o którym mówimy, to nie jest przyszły rok, dwa lata, tylko to jest proces wieloletni. Panie Marszałku, koleżanki, drodzy Państwo, dzisiejsze spotkanie dowodzi, że samorządowcy na terenie Małopolski Zachodniej potrafią mówić jednym głosem. Po wielu latach dywagacji na temat, jak należy realizować zadania drogowe, dzisiaj robimy znaczący krok naprzód. Szanowni Państwo, mamy świadomość faktu, że to jest dopiero początek. Ale jest to ważny początek. Chciałbym też, Szanowni Państwo, podkreślić, że ten początek wyznacza prawdopodobnie nowy rozdział w historii Małopolskiej Zachodniej. Jestem przekonany, że gdy uda się zrealizować w pełni zadania, o którym mówimy, w ogóle jakość życia mieszkańców na terenie Małopolskiej Zachodniej ulegnie zdecydowanej poprawie. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorców, ale i zwykłych ludzi. I z tą nadzieją, z tą wiarą, że tak będzie, przybywa na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.